A czekajcie, a co to jest? Nie zbieram donate'ów. Co to tu robi, kurwa? Patrzcie. Co to jest? A, to było to. Nie wiem, powiedzieć co napisać, ale dołożę się na treningu. Wielkie dzięki, Adrian. Wielkie dzięki. Gdy wiele rzeczy to ty zawaliłeś tutaj. To od nowa. Na samym początku chcę powiedzieć, że jest mi mega przykro, Marcin, bo na twojej transmisji na żywo... Trzeba dodać muzyczkę smutną. Boxdel zapowiem muzyczki smutnej dać. Może bał się, że mu zdemonetyzują. Również pozdrawiam siostrę z pokoju obok oraz całą Watachę. Pozdrawiajcie się jak najwięcej, Zuzia. Pozdrawiajcie się jak najwięcej. O, niedługo trzeba będzie zebrać na aparat do zębów dla mnie, bo wiecie co? Ja mam ósemki i ósemki mi pchają tak, że te jedynki zaczynają schodzić do środka. Kiedyś miałem fajne, proste zęby, a teraz te jedynki tak schodzą do środka. Niefajnie to jest. Muzyka smutna. Sad song. Powiedziałeś wiele rzeczy, przez które wiele osób może myśleć o mnie źle, mogą mnie mieć za jebanego hipokrytę, którym zresztą byłem, bo jakiś rok temu rzeczywiście zaczynałem projekty, ich nie kończyłem. Byłem jebanym leniem, osobą, która naprawdę zaczynała coś i nie kończyła i jestem tego w pełni świadom, ale w rok zmieniło się to diametralnie, bo oprócz tego, że Fame MMA wywindowało na naprawdę dużą skalę, oprócz tego, że masno, o które naprawdę dbałem najlepiej jak potrafiłem, bo ogarnąłem dom, zainwestowałem we wszystko, ogarnąłem ludzi, płaciłem za ludzi i wiesz dobrze, jak dużo pieniędzy wyłożyłem z własnej kieszeni bez twojego ryzyka, to pokazałeś mnie tak, jakbym naprawdę był jakimś największym złem, które spotkałeś, bo ja zdaję sobie sprawę z wielu rzeczy i wielu brudów tutaj, stary, nie mam zamiaru wyciągać przed tą kamerę, ale to, że nie powiedziałeś o wielu rzeczach, które są naprawdę tutaj... Dzięki Mateusz od Karoli. Bardzo ważne, no to tego ci nie mogę odpuścić i muszę o tym powiedzieć. Zacznijmy od tego, że wielu ludzi uważa, że ja... O, czekajcie, teraz już są jakieś te... jest jakieś tak mocniej, to trzeba zmienić muzykę taką bardziej bojową. O, dawaj na ring, to chyba nie. Pozwał cię Ferry do sądu po tej dramie kupowaniu wyświetleń. Wiesz co, myślałem, że pozwie, bo tak obiecywał, a nie pozwał. Zrobił mnie w chuja. Bo ja już sobie porobiłem takie kontrataki, jakby... przygotowałem się, zrobiłem całą sobie tutaj defensywę, a tu kurwa nie pozwał, nie? I no było, no jakby zmarnowałem hajsu trochę, no ale trudno. Widziałeś materiał o tobie na kanale dla ciekawskich? Chyba tak, ale to jest taki kanał, że tam się zdjęcia tylko pokazuje, tak? I tak szybko. Taki bardziej informacyjny, bez żadnych tam opinii, tak? To chyba wiem. Jaka jest muzyka taka bojowa, ale taka bez słów? O, wiem. Duel of Fates. Usunąłem ten kanał, a jest to kompletna nieprawda. Kanał Masno został zbanowany i ty też dobrze o tym wiesz, bo okłamałeś swoich widzów, że nie widziałeś żadnych maili, po czym ja screenowałem ci na konferencję naszą briefowską wszystkie maile, które otrzymaliśmy i dobrze wiedziałeś i byłeś świadomy tego, że kanał został zbanowany, a nie usunięty przeze mnie. Zmanipulowałeś twoją widownię. I... oglądałem to o tym 110%. Dzięki Bajojajo. Oglądałem to 110% z tym teamem X. Strasznie spamujecie tym 110%. I to jest pierwsza rzecz, za którą w moich oczach naprawdę ja cię, stary, jakiś czas temu byłem na ciebie mega wkurwiony za to, ale nic ci nie powiedziałem, ale jak zacząłeś o tym gadać później ponownie i brałeś pod uwagę to, że robiliśmy zebranie o tym, że projekt był nierentowny, o tym, że zwolniamy wszystkich ludzi, bo nie ma sensu już dokładać, bo jesteśmy wypaleni, bo dobrze wiedziałeś o tym, że się wypaliliśmy, lockdowny, teraz już by nie pasowało i tak dalej. Ja jestem po prostu, ja nie potrafię tego zrozumieć, stary, że ty, osoba, która naprawdę jest... Właśnie, prędkość szczera, podkręćmy. Nie powiedziała naprawdę wielu rzeczy, które mogłyby zaważyć na ogólnej opinii wszystkiego, co żeśmy robili.
Zacznijmy od tego, że nawet Wardęga powiedział, że ja nie zbanowałbym kanału, bo to by było idiotyczne z mojej strony. No i wkręcają mnie w dramę. Gdzie dobrze. No z Rafonem chodzi o to, że wiecie, jak macie zbanowany kanał. Jebać tego Wardęgę, przesunę. No, tak jarałem się i wyłożyłem tyle po prostu kasy na to, żeby to wszystko chodziło, żeby były klipy, Masno Gang, Masno Mama Le, wszystko co robiliśmy było naprawdę dla mnie czymś, czemu ode... Teraz jest znowu smutno. Trzeba znowu zmienić nutę. Czy tęsknię za Masno? Wiesz co, ja nie oglądałem. Miałem serce i ten kanał był regularnie prowadzony i to nie jest kwestia tego, że mi się tego nie chciało robić, tylko kwestia tego, że wszyscy łącznie z tobą byli po prostu już wypaleni na tym kanale i nie szło dalej tego ciągnąć, bo wiesz dobrze, jak ciężkie było nagrywanie w tych kominiarkach i jak wiele problemów przez to mieliśmy. Wchodzenie do sklepów, do wszystkiego nie szło po prostu, byliśmy totalnie ograniczeni i wiesz dlaczego ściągnęliśmy te maski. To jest pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, że to nie jest kanał usunięty, tylko jest to kanał zbanowany. I to jest dla mnie... To... Dragon Ball by nie pasował. To jest pierwsza informacja, którą musicie wszyscy wiedzieć, bo ja po prostu nie pozwolę sobie na to, żeby każdy myślał, że to ja jestem osobą, która usunęła ten kanał i poddała się. Bo ja nie rezygnuję, bo chcę odrobić to wszystko i odrabiam i staram się to odrobić ze wszystkich moich sił i naprawdę mało śpię, żeby to wszystko podnieść. Marcin, kolejna rzecz jest taka, że sam wiesz, że na konferencji pisałeś, że masz ten kanał w dupie. Ja i Adam walczyliśmy do ostatniej kropli krwi, żeby to wszystko podnieść, żeby pisaliśmy, ja się kontaktowałem z supportem, starałem się o to, żeby to odzyskać, ale wiesz jaka jest prawda, stary. Wiesz dobrze jaka jest prawda i wiesz za co jest ten ban. Że jest to ban przez ciebie. Ja Marcin... Zdaję sobie sprawę, że emocje mogą cię ponieść. Znaczy ja powiem tak, bo ja bym się tutaj wtrącił, że ban jest przez Rafoniksa, to też jest takie powiedzenie trochę nie do końca fair, bo Boxdel biorąc Rafoniksa do projektu wiedział jaka jest sytuacja Rafoniksa. Że miał kanał Rafoniks wcześniej zbanowany, więc Boxdel w pełni świadomie podjął to ryzyko. Więc tutaj powinien bardziej powiedzieć, podjęliśmy ryzyko i się nie udało, a nie, że to jest twoja wina, Rafał. Bo to jednak, to chyba tak najbardziej wkurzyło tego Rafoniksa, tak mi się wydaje. A Boxdel przecież wiedział, jaka jest sytuacja Rafoniksa i Magikala na YouTubie i jakie YouTube podjął kroki wobec ich kanałów. I było logiczne, każdy o tym przecież wiedział z branży, że kolejne ich kanały będą również usuwane. Że źle zrobiłem, bo mogłem... Za to cię na pewno chcę przeprosić tutaj, bo to był mój błąd, że na filmie powiedziałem o tym banie i postawiłem cię tak. A, no tak, tak, dobra. Bo Rafoniks, więc ja powiedziałem Rafał. Marcin, tak. Jak ktoś ma ksywę Rafoniks, no to wiecie, no automatycznie Rafał. Tak jak Boxdel, no to na imię ma Bombel. Nie, będzie Rafoniks na fejmie z tego co Boxdel mówił, bo do niego dzwonił. Ja już oglądałem wczoraj i Boxdel dzwonił do Rafoniksa i mówił, że wszystko jest w porządku, w sensie jeśli chodzi o fejm. Że to jest ich prywatna jakaś tam spina, a to nie zaważy na fejmie i tak dalej, w sensie na fejmie ma. Jakbym cię odsunął od tego wszystkiego, ale wiesz jak zachowywałeś się w ostatnie dni w stosunku do nas wszystkich. Nie gadałeś z nami, miałeś wszystko w dupie. Nie starałeś się o to, żeby odbanować, nie przesiadywałeś z nami. Po prostu olałeś temat i zrezygnowałeś. Wiecie co, ja mam lagi. Niech ja sprawdzę, czy mi na telefonie się nie włączyło jakieś shity. Bo laguje mnie. I Adam, jak ma jaja, to przyzna mi rację, bo taka jest prawda. Wiadomym faktem jest to, że jest ci na pewno przykro. Potrafię cię zrozumieć, że to wszystko może być dla ciebie frustrujące, bo na pewno tak jest. Nie umiem jednak zrozumieć tego, dlaczego na swoim streamie mówiłeś tylko o tej sytuacji, jak zostałeś potraktowany,
A nie powiedziałeś... Mnie to drażnią takie pytania. Czasem mi się wydaje... Myślcie logicznie. Tu padło pytanie, dlaczego Rafonik został zbanowany, a kanał Kamerzysty nie? No jest to proste jak drut. Taki wyprostowany drut. Rafonix dostał bana za, od YouTube'a. Więc YouTube na swojej platformie go dalej banuje. A Kamerzysta ma zakaz od sądu. A sąd polski na YouTube'owi to może naskoczyć co najwyżej. YouTube'a nie obchodzi, co jakie zakazy. Kamerzysta to jedynie może mieć problemy, jakby ktoś zgłosił do sądu, że on tam nagrywa na YouTubie i wtedy sąd by się zajął, za 2 lata by była sprawa, na przykład powiedzieliby, ej, skasuj ten kanał, a kamerzysta by powiedział, a nie skasuje i by się odwołał i za 2 lata by była kolejna sprawa i sąd by powiedział, ale musisz, a on by powiedział, odwołuje się i tak to działa w Polsce. Ale ogólnie nawet nie wiem, czy kamerzysta ma, dzięki za reklamy, nie wiem, czy kamerzysta ma od sądu takie, że po prostu sądownie dostał zakaz. Tak mówili w tej dramie, ale czy to prawda, to nie wiem. Poczekajcie, ja muszę sprawdzić, co jest z internetem, dobra? Gadać. Ale ja tylko pytam, ja kulturalnie pytam, przecież ja nie krzyczę. Po co te nerwy? Boże, człowiek się nie może o nic zapytać nawet. A o, poszedłem i lagów nie ma nagle, nie? Nieźle. Wiecie, to jest magia kina. Wygląda w ten sposób. Cała wiara, cała ekipa, która tutaj jest, jest utrzymywana przeze mnie, bo nie chcę, żeby wylądowali na zbity pysk i chcę odrodzić projekty, żeby móc po prostu to wszystko utrzymać. Druga rzecz jest taka, że naprawdę w produkcji... No naprawdę, się o nic nawet nie mogę zapytać. Nie pytam kulturalnie, czy... Bo każdy ma swój internet. I pytam, używasz mojego internetu? Nie. A może sprawdzić w telefonie? Bo wiecie, czasem telefon się sam łączy. Bo jest na przykład włączony Wi-Fi i się przełączy. Bo na przykład tamto jest słabsze, to on się przełączy na inne. Później się jakaś aktualizacja odpala. I pytam kulturalnie, sprawdź na telefonie. I nagle słyszę krzyki. A co jest tym winien? No streamuję i chcę, żeby po prostu... Żebyście nie mieli lagów, no. Co jest tym winien? Jak jestem Bogu ducha? Winny. Produkcję wszystkiego. Wkładałem i inwestowałem swoje pieniądze, żeby to wszystko miało ręce i... Będziemy o tym gadać, Azdator, wiesz? Będziemy o tym gadać. No takie oskarżenia są poważne na tym pudelku w stronę jednego z chłopaków Abstra, a dla nich to jest dosyć ważna rzecz, bo oni jednak mają tę współpracę z markami i wizerunek się tam liczy dla nich podwójnie, bo bez dili to oni będą mieli ciężko. Nogi, żeby to wszystko miało jakość. Dbałem o to, dbałem o cały marketing. Ej, ale zobaczcie, nie? Były lagi, poszedłem i lagów nie ma. Ale nie, nikt nie używał niby mojego internetu. Nie. Nic nie jest podłączone do internetu, nic. Ale lagi nagle tak ustąpiły, a były przez jakieś 5 minut ostatnio. Marketing, o wszystko, żeby to wszystko było zajebiste. Jak powstał sklep, to nie startowaliśmy od razu ze sklepem, żeby nie wiadomo... jak się nachapać, tylko dbałem o to, żeby były zajebiste boksy, żeby wszyscy po prostu dostawali produkt taki, jaki zamówili i żeby się cieszyli z tego, że dostali zajebisty projekt, zajebiste bluzy, dbałem o jakość, jeździłem po różnych szwalniach, żeby otrzymać po prostu jak najlepszy produkt, żeby nie narobić sobie wstydu i wiesz dobrze o tym, jak bardzo zależało mi na tym, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, miało ręce i nogi. Marcin, załatwiłem Ci trenerów, których olałeś. Dzięki Rebelio. Ale za co ja mam przepraszać? Za to, że zapytałem, czy ktoś korzysta z mojego internetu? Później załatwiłem Ci Artura. Przecież nic nie krzyczałem, ani nic. Grzecznie zapytałem. Który z Tobą trenuje do dzisiaj. Dbałem o wszystko, żebyś miał jak najlepiej. Pożyczyłem...